No więc cześć Siemanko, witajcie z tej strony, a dzisiaj 10 wydarzeń, w których spodnie nie są konieczne. Jak zwykle przypominam o zostawieniu łapki w górę i subika to bardzo pomaga, no więc zaczynajmy. Numer 10. Gala Oscarowa. Jednym z najczęstszych błędów odbiorców Oscarów jest posiadanie spodni w czasie ceremonii. Nie wiedzą, że w latach 60. gdy odbyła się pierwsza gala Oscarowa laureat nie miał na sobie spodni. Jednak ludzie zaczęli ubierać coraz dłuższe spodnie, i dziś sytuacja jest jaka jest. Numer 9. Wizyta u dentysty. Mało kto wie, że w Czarnogórze w miejscowości Bitwa praktykowane jest strzyżenie włosów bez spodni. Ten pomysł został zaczerpany od starego serbskiego mędrca, który wygłosił. Jeśli bezspodniowo zostaniesz ostrzygnięty to waleczny rycerz nie przyjdzie przeklęty. Numer 8. Festiwal ognia i wody. Zasady festiwalu zabraniają uczęszczania na wydarzenie z obecnością spodni na odnóżach, wzięło się się to od starego paragwańskiego zwyczaju o nazwie Mikolonito Utosisi Modre który głosi, kto obnażony ten jest strzeżony, z początku ludzie nie zgadzali się na taki przebieg festiwalu, jednak z biegiem czasu ludzkość została przyzwyczajona.